Nobel dla Ishiguro budzi we mnie nieco ambiwalentne uczucia. Tak, jakbym miał pomyśleć nad tym, któremu z pisarzy z mojego podwórka, czyli z literatury anglojęzycznej, chciałbym ja przyznać taką nagrodę, to pewnie Ishiguro nie byłoby pierwszym, drugim ani trzecim nazwiskiem, które bym wymienił. Na pewno, jeśli chodzi o pisarzy brytyjskich, to pewnie Salman Rushdie byłby pierwszy. Na pewno byłoby paru pisarzy amerykańskich, o których bym pomyślał wcześniej. Thomas Pynchon, czy Don DeLillo, czy na pewno Cormac McCarthy. Na pewno byłaby kanadyjska pisarka Margaret Atwood, która chyba była wymieniana w gronie faworytów w tym roku. Każdy z tych pisarzy niewątpliwie wniósł więcej dla języka literackiego, angielszczyzny literackiej, i każdy z nich niewątpliwie wniósł więcej dla rozwoju powieści jako gatunku. To prawda. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o Ishiguro, to muszę powiedzieć, że Nobel dla niego cieszy, bo jest to pisarz, który jest jednym z moich ulubionych pisarzy. Jest to, może to zabrzmi głupio, pisarz, który potrafi w jakiś sposób poruszyć mną. Dlatego też trzeba powiedzieć, że przyjmuję to na pewno z zadowoleniem. Jury oceniające umotywowało swą decyzję wielką siłą emocjonalną, bijącą z powieści Ishiguro i tym, że uświadamiają one nam złudność naszej łączności ze światem. Jest w tym coś niewątpliwie. Powieści Ishiguro, trzeba przyznać, są powieściami uniwersalnymi i to jest bardzo duża ich zaleta. To są powieści, które dotyczą bezpośrednio każdego z nas. Świadczy o tym chociażby fakt, że jak Ishiguro sam twierdzi, jego pomysł na powieść, czy jego praca nad powieścią, rozpoczyna się od postawienia pytań, od postawienia tematu i później rozwoju tego tematu. Natomiast, jak mówi, umiejscowienie akcji w danym obszarze, w danym miejscu czy w konkretnym czasie pojawia się dopiero na końcu. I to niewątpliwie świadczy o uniwersalności. Ta uniwersalność widoczna jest, czy odnoszenie się do takich ponadczasowych wartości, treści naszej istoty, naszego człowieczeństwa, widać w wielu jego powieściach, szczególnie pewnie w powieści Nie opuszczaj mnie, która pozornie jest powieścią o klonach. I z jednej strony jest ona powieścią o klonach rzeczywistości, bo zastanawia się nad problemami etycznymi związanymi z nowymi odkryciami genetyki i tak dalej, czy klony są ludźmi, czy ich życie zasługuje na szacunek, tak jak życie każdego człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony jest to powieść, która nie jest powieścią o klonach, bo jest to powieść o każdym z nas. Jest to powieść o skończoności ludzkiego życia, jest to powieść o tym, że jesteśmy tutaj na krótko i poszukujemy rozpaczliwie przedłużenia naszego życia. Także kontekst traktowany jest przez Ishiguro metaforycznie. Zresztą powieść, jak Ishiguro wspominał, w jakiś sposób rozpoczęła się od niego właśnie, od postawienia tego pytania i dopiero po pewnym czasie stała się to powieść, której bohaterami są ludzie sklonowani. Ishiguro umiejętnie żongluje różnymi gatunkami literackimi. Z tego również wynika uniwersalność. Nie opuszczaj mnie, powieść, o której przed chwilą mówiłem, to powieść, która powiedzmy rozpoczyna się od gatunku dystopii czy science fiction, ale w gruncie rzeczy nie realizuje tego gatunku. Inne powieści w zasadzie są wszystkie powieściami realistycznymi, choć często wychodzą z różnych gatunków. Tak jak Kiedy byliśmy sierotami jest swego rodzaju grą Ishiguro z gatunkiem powieści detektywistycznej. Powieść Niepocieszony jest swego rodzaju przeróbką kafkowskiej onirycznej wizji, pewnej wizji freudowskiego marzenia sennego tak naprawdę. Powieść, najnowsza powieść, Pogrzebany olbrzym jest jego przeróbką gatunku fantasy, ale Ishiguro wykorzystuje zabawę z gatunkami nie po to, aby powieści były bardziej atrakcyjne i by zaspokoić
estetyczne jedynie potrzeby swoich czytelników bądź wydawców, ale po to, by w ramach danego gatunku powiedzieć coś uniwersalnego właśnie i odpowiedzieć na bardzo istotne filozoficzne pytania, którymi te powieści się zajmują. Jak u wielu współczesnych pisarzy, bohaterem powieści Ishiguro jest również język. Ishiguro jest w pełni świadomy tezy, którą postawił francuski psychoanalityk Jacques Lacan, że to nie my mówimy, ale to język przemawia przez nas. I widać to niewątpliwie w jego twórczości. W Nie opuszczaj mnie bohaterka Kathy jest uwięziona w pewnych frazeologizmach, w pewnych kliszach językowych, które w znaczącym stopniu ograniczają jej postrzeganie świata i nie pozwalają jej spojrzeć na życie, na jej egzystencję i na sposoby, możliwości rozwiązania jej problemów w alternatywny sposób. W powieści, od której rozpoczęła się wielka kariera Ishiguro, czyli Okruchy dnia, bohater Stevens również jest uwięziony w języku. Jest to tutaj dla odmiany taki sztywny, sformalizowany język bohatera, który za tym językiem się ukrywa i który nie pozwala, aby cząstki jego osobowości ukazały się czytelnikowi. Ale później okazuje się, że być może to właśnie jego osobowość tworzona jest przez język i to uwięzienie to nie jest tylko maska, ale maska staje się jego rzeczywistą twarzą, bo być może nie ma pod spodem żadnej twarzy. Ishiguro prowadzi w swoich powieściach rozważania również na temat pamięci. Pamięć indywidualna i pamięć zbiorowa to dla niego bardzo ważne motywy i nawet jak czasami przyznaje w wywiadach, jest to jego słabość. Rozważania na temat pamięci właściwie obecne są we wszystkich jego powieściach. Jest to najczęściej pamięć indywidualna, proces pamiętania, proces zapominania, zmagania się ze wspomnieniami, proces odkopywania nieświadomej pamięci, jak w powieści, nieświadomych wspomnień, jak w powieści Niepocieszony, czy proces ukrywania wspomnień, jak w powieści Okruchy dnia. W ostatniej powieści Pogrzebany olbrzym Ishiguro zajmuje się pamięcią zbiorową, pamięcią społeczną, tym, co my pamiętamy, my jako konkretny naród, konkretne społeczeństwo, konkretna grupa ludzi. Również w kontekście w pewnym sensie politycznym, choć jego powieści od polityki są bardzo daleko. I thought the normal procedure was that I would be told, the winner is told first. So I didn't believe it for a long time. Then next, my publisher phoned, and finally, when the BBC phoned, I thought it might be true. I hope that some of the themes that I have tried to tackle in my work about history, about not just personal memory, but the way countries and nations and communities remember their past, and how often they bury the uncomfortable memories from the past. I hope that these kinds of themes will actually be in some small way helpful to the climate we have at the moment, because I think we've entered a very uncertain time. Thank you.